Kuba, najpierw takie pewnie dla ciebie miłe okoliczności. W ubiegły weekend piłkarz roku na Podkarpaciu. Takie wyróżnienie rzadko chyba spotykane dla piłkarza, który z takiego regionu akurat nie pochodzi. No tak, myślę, że tak jak wspominałem już podczas tej gali, że to była nagroda taka wyróżniająca cały zespół. Chociaż odebrała jako Stal Mielec też tytuł drużyny roku. Bo naszą siłą zawsze był tam kolektyw i ja myślę jako kapitan i gdzieś tam no poniekąd wyróżniająca się postać. Dostałem tą nagrodę jako z urzędu, myślę. To co się dzieje, że jeszcze nie byłeś w 18 w Ekstraklasie w Koronie, bo 3 mecze za wami, a ty ciągle tą szansę czekasz. No mam nadzieję, że swoją postawą na treningach i troszeczkę sprzyjającym okolicznościom w końcu tą szansę dostanę teraz i liczę na to już jutro, a to trener decyduje i ja cierpliwie czekam, wykonując swoją pracę na treningach na 100%. Co to za okoliczności sprzyjające? No jakieś tam urazy, tutaj czyjaś może niemożliwość pokazania się jutro. Jak to mówią, nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego, więc taka jest piłka. No. Kiedy tam patrzyłeś na mecz w Gdyni, widziałeś tam gdzieś miejsce w środku pola dla siebie, co mógłbyś zrobić lepiej niż... Znaczy ja widzę miejsce dla siebie zawsze w każdym meczu, nawet w tych wygranych, gdzie drużyna się dobrze prezentowała. Wiadomo, że konkurencja jest wymagająca i każdy pracuje na to, żeby w tym pierwszym składzie wybiegać. No ja na razie czekam na tą swoją szansę i tak jak wspomniałem wcześniej, robię na treningach wszystko, co w mojej mocy, aby ją otrzymać, a no wiadomo, że ten mecz w Gdyni nie ułożył się po naszej myśli. No i to 4-1 to myślę też nie do końca odzwierciedlało to, jak ten mecz wyglądał w pełni. Chociaż ta niemoc na wyjazdach jest jakaś naprawdę niewytłumaczalna. To myślę, że nie oglądając mecze nie doszukuję się tego, że liczę na to, że ktoś coś zrobi źle. Wręcz przeciwnie, liczę, że chłopakom jak najlepiej, bo wszyscy jesteśmy jedną drużyną i wszyscy dążymy do tego, żeby Korona osiągnęła jak najlepsze rezultaty. Teoretycznie wydaje się okazja idealna, żeby wygrać, bo Łęczna jest ostatnia w tabeli, ale z drugiej strony no po tych wysokich porażkach wreszcie udało im się, chociaż szczęśliwie, ale jednak wygrać, a to wiadomo, że te morale gdzieś tam zawsze idą do góry, więc wcale to łatwy mecz dla Korony nie będzie. Ta liga już pokazała nieraz, że tu nie ma faworytów tak naprawdę. Ta ostatnia kolejka gdzieś tak była anonsowana w mediach, że praktycznie w żadnym meczu nie było zdecydowanego faworyta, no i tak to się praktycznie kończyły te rezultaty i myślę, że tak jest również teraz. Gdzieś wszyscy też, którzy śledzą polską piłkę, wiedzieli, że to przełamanie Łęczny prędzej czy później nastąpi. No i oni są w takiej sytuacji, że muszą te mecze wygrywać, punktować za wszelką cenę. No ale tutaj nikomu się nie gra łatwo w Kielcach i też na pewno oni są świadomi, że muszą punktować, ale my im tego zadania na pewno nie ułatwimy i wszyscy będą robili co w naszej mocy, żeby tą twierdzę kielecką podtrzymać.